Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, że się pan zgodził przybyć i porozmawiać. Witam szanownych państwa. No to zaczniemy od samego początku. Warto by powiedzieć troszkę o sobie z młodości i dzieciństwa w szczególności, a nawet wcześniej o pana rodzinie, bo jesteś pan, zdaje się, warszawiakiem z dziada pradziada, a to w tym mieście nie jest częsta przypadłość. To znaczy tak, tak i nie. Bo ze strony ojca, prawda, rodzina Makulskich była zawsze zaangażowana politycznie i wyzwoleńczo. Brali udział w każdym powstaniu. W miejscowości Końskie jest nawet pomnik poświęcony Franciszkowi Makulskiemu, który brał udział w powstaniu styczniowym. No, to moje dzieciństwo. Moje dzieciństwo było bardzo wspaniałe. Dziadusiowie ze strony mamy wychowywali mnie. Mama moja była fryzjerką. Niczego nam w zasadzie nie brakowało. Tyrała te macierzyństwo ciężko, bo to o 7 rano otwierała zakład, a o 9 wieczorem zamykała. No ale mieliśmy co jeść, mieliśmy się w co ubrać, mogliśmy jechać na 2 miesiące na wakacje. Pradziadek był stolarzem, mam do dnia dzisiejszego sanki, które robił. Te sanki muszą mieć około 130 lat, z drewna jesionowego. Kowalska robota tych płuz, śrubki też kowalskie, nie takie jakieś tam sześciokątne, tylko kute, kwadratowe. I sanki jako relikwie trzymam, potężne, wysokie, można na nich wszystko wozić. Dziadziuś mój, prawda, ze strony mamusi był pracownikiem miejskich tramwajów. Bardzo dobrze im się wtedy też powodziło, bo ludzie pracujący na państwowej posadzie bardzo dobrze zarabiali. Pierwsze mieszkanie to było na ulicy Dubieńskiej na Grochowie, drugie mieszkanie na ulicy Garwolińskiej przy Grochowskiej. Nie ma już tych, na Dubieńskiej ten budynek stoi, na Garwolińskiej nie. No i z Garwolińskiej przenieśli się na ulicę Hetmańską, gdzie żyłem spokojnie 70 lat, aż mnie z tego mieszkania wyrzucili. No. Budynek, w którym mieszkaliśmy, to w tym budynku to mieszkała tak zwana elita. I no, taka pani Demorin na przykład, no to samo nazwisko wskazuje, prawda. No i ci, których było na to stać, to w tym budynku mieszkali. Jaki był bazar w pobliżu, gdzie się... A, plac Siembeka, no. To tam generalnie to była żywność. Przyjeżdżali ludzie furmankami, północy jechał, żeby tam dojechać z podwarki. Przyjeżdżali sadownicy handlować jabłkami, bo to im, prawda, no, widocznie się opłacało. Później, jak już było im trochę lepiej, no to były takie tablice rejestracyjne TR, które opiewały okrąg tych powiatów warszawskich i potocznie się mówiło na to, jak miał samochód taką tablicę rejestracyjną, tata rolnik. No, to już jak prawda, jak trochę się dorobili, no to jeździli, zaczęli jeździć tymi samochodami. Tu na Grochów przyjeżdżały takie miłe panie, właśnie z Podwyżkowa, 2 razy w tygodniu i przywoziły mięsko, cielęcinkę, wieprzowinkę, wołowinkę, drób nieraz jakiś tam już, prawda, jak ktoś zamówił, bo te panie miały stałych odbiorców. Zawsze mieli, prawda, świeży towar, aż pachniał. To nie ma takiego mięsa dzisiaj. W tamtych czasach, tak jak powiedziałem i pan, panie Przemku, zauważył, ludzie, to było to pokolenie tych rzetelnych, prawda, pracowników. I jak był masaż, to był pan masaż.
Ja w 59 roku na ślubie mojej kuzynki jadłem kiełbasę i tą kiełbasę do dnia dzisiejszego pamiętam, jak smakowała. Nie ma takiej kiełbasy. Nie ma. Tych bazarów, powiedzmy od placu Szembeka do Różyckiego, to mieliśmy na ulicy Lubelskiej jeszcze tak zwane ciuchy. To był taki mniejszy bazar Różyckiego. Też można było praktycznie wszystko tam dostać, ale to nie był bazar Różyckiego. Bazar Różyckiego to był nastrój. Jak się wchodziło na bazar Różyckiego, bo były te grupy, prawda, handlujące, czyli były tak zwane stojaki, i siedzaki i ci, którzy mieli te budy różne. No i stojaki, to różne rzeczy mieli powieszone. I zachwalali ten towar. Ci, co siedzieli na skrzynkach, no to taka mówi, półmeks naftalina prosiek DDT, półmeks naftalina prosiek DDT. Wiadomo jest rzeczą, że przynajmniej trzy grupy bęklarzy chodziły na bazarze Różyckiego. Bęklarz to jest taki człowiek, który, prawda, pozyskiwał pieniądze, tak jak Franek Dolas na filmie. W trzy karty, w trzy kubki, w lusterka. Czarna wygrywa, czerwona przegrywaną. Kto ma oczy zdrowe, może wygrać krowę. A kto ma oczy z korka, ten płaci z worka. Bęklarz nie działał sam, to były zorganizowane grupy. On jak działał, to podpuszczali ludzi. Najpierw ten, który, prawda, z grupy był, to szanowny pan wygrał. Ciach, nie? No, drugi podszedł. Też z grupy. I znowu obstawił. O, szanowny pan też wygrał. No a przyszedł frajer. Całe siatki pieniędzy przegrywali, bo myślał, że się odegra. Taka znajoma, która pracowała w zakładzie penitencjarnym na Białołęce, gdzie mieszkańcy tego ośrodka mówili, chwila nieuwagi, trafiłem na ciupagi. Ciupagi to ulica. No i ta pani, ona była pielęgniarką tam w tym zakładzie karnym, miała taki pseudonim, prawda, Fruzia. No i pewnego razu, nie pracując już tam na Białołęce, poszła na ten bazar coś tam kupić. No, czy dziecko miało komunię, no w każdym razie na bazar się chodziło, żeby kupić coś, czego gdzie indziej nie można było dostać. No i chce płacić i patrzy, że nie ma pieniędzy. No, ale ogląda się tak, widzi jakiegoś dżentelmena, który kiedyś był pensjonariuszem tam. No i go, proszę, wydam panią, co się stało? A on, słuchaj, okradli mnie. Panią okradli tutaj? Proszę uprzejmie poczekać 10-15 minut, wszystko się wyjaśni. No i faktycznie dziewczyna poczekała tam, gdzie stała. Za chwilę przychodzi ten, prawda, człowiek z siatką plastikową. Mówi, bardzo panią przepraszam. Żaden z naszych by się nie odważył. Przyjezdni, proszę pani, przyjezdni, ale już więcej tego nie zrobią. No i daje jej tą siatkę, ona to otwiera, ta ma 3-4 razy więcej pieniędzy niż miała. Ci złodzieje okradli złodziei. W latach, powiedzmy, tych 80., jak zaczęły wchodzić, prawda, magnetowidy, no to przy Brzeskiej, po lewej stronie, była taka buda, taki człowiek, który chodził kiedyś w złotych butach, a w nędzy umarł. Nie wiem, żyje jeszcze? Chyba nie żyje już. Niejaki Andrzej Przybysz. Miał, prawda, tą wypożyczalnię kaset wideo. I przy okazji miał fabrykę, która produkowała te kasety. Czyli był lektor, który to czytał. Pan Tomasz Świętej Pamięci Knapik,
pan świętej pamięci Jan Suzin. Oni czytali te lektoraty do tych filmów. Ten interes wtedy był dochodowy, no. Mhm. Bo przecież te filmy w tamtym czasie były realizowane po kolei, tak jak powiedzmy Sylvester Stallone robił te swoje Ramba, tak Clint Eastwood robił swojego Brudnego Harego, a ludzi to rajcowało i to były dla większości bardzo interesujące pozycje. No. A Bronson, Życzenie śmierci. Czarek Bronson, tak. No. Przechodząc z Bazaru Różyckiego, kierujmy się w stronę monopolu spirytusowego. Markuska ulica. No. Co możemy powiedzieć o koneserze? Co to w ogóle jest koneser, gdyby przyjechał ktoś z zagranicy i się chciał dowiedzieć? Koneser to jest to zabytkowa wytwórnia wódek, która, prawda, potrafiła w ciągu doby wyprodukować 250 tysięcy butelek wódki. Pracowali najróżniejsi ludzie, którzy, prawda, mieli pomysł i inwencje. Jak magazynier był inwalida, albo udawał inwalidę, to chodził z laską. No i do laski wlewał, powiedzmy, spirytusik. I z tą laską wychodził. Furmani, którzy wozili platformami tą goziałę, to w dyślach mieli też takie, prawda, pojemniki na ten alkohol. Kiedyś, prawda, bo na terenie konesera to nie tylko była wytwórnia wódek, ale były i mieszkania dla pracowników. I kiedyś tacy, prawda, sprytni hydraulicy zrobili numer, że przekierowali, zamknęli dostęp wody, prawda, do sieci tej kranowej, a wprowadzili tam czysty spirytusik. No. Trwało to tam kilkanaście minut, aż się ktoś nie zorientował i nie narobił rabanu. I przełączyli, było normalnie. Ale rury były czyściutkie. Zdezynfekowane absolutnie. W 87 roku wygrałem w Totolotka. O! I kupiłem sobie pierwszego Garbusa. Ale co, jedynkę? Volkswagen Garbus, jedynka nie. Nie, ja, mówię, nie. Czy jedynkę w Totolotka. To był wtedy mały lotek. Grałem systemem, wygrałem około 500 000 złotych. Czyżby systemy działały? Tak się udało. Dwa razy te same numery puściłem. No to i tak zacząłem zbierać te garbusy. Najwspanialszym, który miałem, to był z 58 roku. Jeszcze z tak zwaną dzieloną skrzynią biegów, gdzie ten pierwszy bieg to robił zabieg terenowy. Byleby się tylko na podwoziu nie powiesił, to z każdego błota wyjechał. Najstarszy był ten z 58 roku, a najmłodszy to był chyba z 65. To już był na tak zwanych MacPersonach. To był ten 1300 tam, 2 czy 3. Też sympatyczny, ale to były fajne samochody, tylko ten z 58 miał duszę. Jeszcze powiedzmy o tym Totolotku, którego ty wygrałeś. Coś bym chciał, cały kontekst, w ogóle ten moment, kiedy dowiadujesz się o wygranej. Jak to było? To było 22 lipca 1987 roku. Wiadomo, w lipcu 22 to było święto tak zwane. No i o 17 godzinie w telewizorze odbywało się losowanie tych gier liczbowych, a to był tak zwany mały lotek. Ja byłem numer 1, a numer 3 z Białegostoku wyjął tę bańkę. No i ja dostałem tam powiedzmy około 500 000, 400 chyba 70 ileś tysięcy. Musiałem jechać na ulicę Karową, bo wtedy jeszcze tam był ten totalizator. No i na tej Karowej ulicy, prawda, podjąłem tą kwotę, chowając ją do kieszeni.
Czyli gotówką. Gotówką. Nie przelewem. Nie, a jakie przelewy wtedy? Przelać to można było tylko tak, no. Nie było mowy o takich rzeczach jak przelewy, no. No, ale to się miało jakieś objętość reklamówki chyba. W taką kurtkę to się mieściło. Bo to wtedy były przecież tysiące. Także to 400 banknotów to jest tyle, no. To jest powiedzmy około 5 centymetrów. I co, zyskałeś od razu pewno dużo przyjaciół i znajomych? No... Czy też trzymałeś to w tajemnicy głębokiej? Nie, bo to akurat tak wyszło. 25 miałem imieniny. Co to były za imieniny? No, oho. No to faktycznie tych przyjaciół wtedy było. No nie taiłem, nie zatajałem tego, że wygrałem. No z tego. I wtedy różne rzeczy proponowali. A ten chciał pożyczyć, ten chciał coś tam. No. Ale jaki był pierwszy zakup? Kupiłem pierwszego garbusa w kolorze białym. Później go sprzedałem. Zrobiłem remont tapicerki. Wyłożyłem to takim pluszem. Takim buraczkowym. No i go sprzedałem z zyskiem. Następny to był zielony. Po tym zielonym znowu białego miałem. To był zielony, biały, czerwony, niebieski, żółty. No. I taki metaliczny jeszcze. I wszystko garbusy. Wszystko garbusy. A słuchaj, a jeszcze pamiętasz tą historię, o której mówiliśmy? Albo to a propos tych kuponów też i wygranych. A, no to przecież. Były też tak zwane kupony takie, że można było tak zwane coś a la loteria. No i jak ktoś, prawda, był sprytny i umiał farmazon sprzedać i podrobić taki bilecik, i mówił, o, wygrałem samochód. A po co mnie samochód? Ja nie mam ani prawa jazdy, ani jeździć nie umiem. To zawsze się ktoś trafił. Samochód to było, prawda, coś lukratywnego. I zawsze się jakiś na podstawie tego farmazonu trafił, który ten fałszywy kuponik wziął. No, no ale prawda, to tenże dżentelmen, który robił te fałszywe kuponiki, to był poligraf, który robił w fabryce papierów wartościowych. Zawsze, prawda, do roboty chodził z teczuszką. Miał taki kuferek, prawda, na śniadanie. Ale w tym kuferku zazwyczaj śniadania nie trzymał, tylko trzymał tam gołębia pocztowego. No jak, prawda, szedł do roboty, do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie drukowano pieniążki. To gołąbkowi na łapkę zakładał taki pieniążek, owijał gumko i gołąbek do domu wracał. A jeszcze chciałem wrócić do tej kolekcji garbusów, bo to jest bardzo intrygujące nadal mnie, ale chciałem zapytać o inne kolekcje. Czy ty albo twoi znajomi, sąsiedzi, to koledzy z podwórka zbieram modele samochodów zbieram. Mam ich ponad 200 sztuk. To jest aktualne nadal. Tak, cały czas zbieram. Nie mam teraz już nie zbieram, bo nie mam pieniędzy. Ale mówimy tu o tak zwanych resorakach? O resorakach też. Czyli te resoraki, to te matchboxy, które były kiedyś. Mhm. Albo to Burago. Miałem, bo jak moja siostra była za granicą, to zwoziła, to takie pakiety były. Kolekcje to nie była i nie jest tylko twoja jedyna pasja. Powiedzmy też coś o twórczości plastycznej. No, ale generalnie zajmowałem się rzeźbą i jubilerstwem. Powiedzmy jeszcze historię z Dworca Wschodniego. A, no to chodziłem na Dworzec Wschodni ze szkicownikiem. Podglądać ludzi, jak wyglądają. I pewnego razu, tak sobie siedzi człowiek,
dziwnie się zachowuje, dziwnie wygląda. Postanowiłem zrobić szkic tej twarzy. Twarz zniszczona, zmęczona. I to mnie zaintrygowało i dlatego postanowiłem tego człowieka zacząć, prawda, rysować. W końcu zacząłem z nim rozmawiać. I co się okazało? Że ten człowiek przyjechał z Rosji. Był w łagrze. Rok był 60, nie pamiętam, jakiś 7, 8, coś koło tego. No. W każdym razie to on tyle lat siedział tam na tej Syberii, w tym łagrze. I mówi, słuchaj, ja przeżyłem tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem kucharzem. I do tej kuchni go wzięli i jakoś tego. 20 ileś lat siedział tam. I przyjechał tutaj do Polski. Pokazał mi ten papier z cyrylicą pisany. To nie we łbie mi się nie mieściło, bo ideologicznie człowiek wiedział i o Katynie, i o tym, ale wydawało się, że to jest nieprawdopodobne, żeby człowiek człowiekowi gotował taki los, tak jak hitlerowcy gotowali nam ten los, tak ci Ruscy gotowali innym ludziom. Niewyobrażalne. Tylko dlatego, że był czy Polakiem, czy inaczej myślał, czy coś powiedział kiedyś. No to tego człowieka spotkałem i on gdzieś w Kieleckie gdzieś jechał i czekał na pociąg na tej poczekalni. Także to był taki przypadek, że takiego człowieka spotkałem. Mogłem z nim porozmawiać i dowiedzieć się, jak Rosjanie traktowali ludzi. I traktują nadal. Bo człowiek nie przedstawia dla nich żadnej wartości.